W jednej z moich poprzednich parafii miałem jednego parafianina, który wszystkim za skórę zachodził. Był w kościele każdego dnia, przychodził na najwcześniejszą mszę o 7:30 co rano. Można było na nim polegać jak na szwajcarskim zegarku, ale nikt go w parafii nie lubił. Taki był strasznie nietowarzyski, nieprzyjazny, nieprzyjemny. Z tego, co mi mówił, budził się każdego dnia o 5 rano, robił kilka ćwiczeń, pompek, przysiadów, pił mleko i szedł do kościoła. Po kościele szedł do pracy, po pracy znowu kilka ćwiczeń, do domu i do łóżka. I tak przez całe życie, dzień w dzień, można go było znaleźć w kościele na najwcześniejszej mszy z samego rana. Nigdy nie był w żadnym związku, nie miał nigdy ani żony, ani partnera czy partnerki, nigdy nie miał dzieci, nigdy tak naprawdę się nie zaprzyjaźnił, nie miał nawet psa ani kota w domu. Potem, gdy przeszedł na emeryturę, też nic się nie zmieniło. Nigdzie nie podróżował, na żadne wakacje nie wyjechał. Broń Panie Boże, żeby kupił droższy obiad w dobrej restauracji. Cały dzień siedział w domu i w kościele. W końcu pewnego dnia do kościoła nie przyszedł i sąsiedzi znaleźli go w domu martwego, odwróconego twarzą do ściany. Ten człowiek nie żył dniem teraźniejszym. Nie czerpiał z życia żadnej radości, żadnej przyjemności. Żył tylko obowiązkiem pracy, obowiązkiem kościoła. Nie miał ani przyjaciół, ani rodziny, ani bliskich. Tak sobie myślę, gdzie on był, gdy Jezus mówił w Ewangelii dzisiejsze słowa. Czas jest bliski. Czas Królestwa Bożego jest tutaj. Królestwo Boże to nie jest królestwo, na które czekamy po śmierci. Królestwo Boże to nie jest coś, na co musimy zasłużyć, codziennie będąc na mszy wcześniej rano. Królestwo Boże według Jezusa to Boża obecność dzisiaj. Nie jutro, nie pojutrze, nie potem, kiedy umrzesz, tylko dzisiaj. Czas się wypełnił, mówi Jezus. Ten czas to bardzo ciekawa rzecz. Bo pierwsi chrześcijanie wierzyli w to, iż nadejdzie koniec świata lada dzień. Że czas się skończy już w tym pokoleniu. Już jutro czy pojutrze Pan Jezus wróci na chmurach i skończy się nasze ziemskie pielgrzymowanie. W drugim liście święty Paweł nawet pisze tak: jak macie żony, to żyjcie tak, jakbyście mieli żon. Jak macie mężów, to żyjcie tak, jakbyście nie mieli mężów. Jak macie pieniądze, to żyjcie tak, jakbyście nie mieli pieniędzy. Nie zwracajcie uwagi na to, co macie, bo czas jest bliski. Minęło 2000 lat, a Pan Jezus jeszcze nie wrócił. To coś z tym czasem oni się przeliczyli. Podobnie jak świadkowie Jehowi. Co jakiś czas wyznaczają, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie. Za mojego życia tych dat było 3 czy 4 już, kiedy czekali. Miał się skończyć i się nie skończył świat. W języku greckim są dwa słowa na czas. Jedno to chronos. Chronos, stąd się bierze chronologia. A drugie to kairos. Te dwa słowa greckie mają dwa różne znaczenia. Chronos
To czas taki linearny. Wczoraj, przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, jutro, pojutrze. Tak jakby na linijce, na jednym wektorze. Tu jest początek, tam jest koniec. A Kronos to czas taki obejmujący wieczność. Jeżeli używałem porównania z linijką, to Kronos, to Kairos, to jest ten czas, wyobraźmy sobie jak globus. I linijka, i globus mogą pokazać odległość, prawda? Ale globus to nie jest jeden wektor, tak jak na linijce, tylko globus to jest objętość wszystkiego. Wszystko pokazuje, wszystko się na nim mieści. A linijka to taka następowanie po sobie centymetrów czy cali. I Marek nie używa słowa chronos, nie mówi o czasie greckim tym linearnym, tym linijkowym, tylko Marek wkłada w usta Jezusa greckie słowo kairos. Kairos, czyli obecność wszechczasów. Taki czas globusowy, nie linijkowy, tylko globusowy. Obejmujący przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednocześnie. Ten czas świętego Marka w ustach Pana Jezusa pozwala nam zrozumieć, że być może Jezusowi nie chodzi o to, że czas linijkowy się już skończył, tylko o to, że Boże Królestwo jest obecne w całym świecie przez cały czas. Że Bóg jest obecny tutaj, teraz. Nie tylko będzie obecny po powtórnym przyjściu Jezusa, nie tylko po naszej śmierci, tylko że Królestwo Boże przenika wszystkie wieki, całą wieczność. Królestwo Boże nie jest gdzieś w przyszłości czy w przeszłości, tylko Królestwo Boże jest uobecniane non-stop, cały czas. Królestwo Boże, możemy powiedzieć, jest sakramentalne. Co to znaczy sakramentalne? Czym jest sakrament Eucharystii? Kto pamięta katechizację sprzed pierwszej Komunii Świętej? Zdaliście egzamin na pierwszą komunię? Sakrament mszy świętej to jest urzeczywistnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa na ołtarzu. Bezkrwawa ofiara Pana Jezusa na ołtarzu krzyża, która staje się obecna na ołtarzu eucharystycznym. I to jest właśnie ten dziwny czas, bo Jezus umarł raz za wszystkich. Jezus zmartwychwstał raz za wszystkich. Ale ten czas kairos, ten czas globusowy, sprawia, że przez sakrament Eucharystii to jedno wydarzenie śmierci i zmartwychwstania staje się obecne każdego dnia. Jezus nie umiera codziennie na ołtarzu, tylko Jego śmierć i zmartwychwstanie jest obecna wśród nas poprzez sakrament Eucharystii. Stajemy się świadkami tej jednej ofiary krzyża, tego jednego poranka zmartwychwstania za każdym razem, gdy przychodzimy do kościoła. Ten czas świętego Marka i Jezusa, ten czas sakramentalny, to nie jest czas linijkowy, to jest czas globusowy. To jest czas, który obejmuje całą naszą rzeczywistość. Dzisiaj chciałbym, abyśmy, myśląc o naszym życiu, o czasie naszego życia, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest obecny w moim życiu i wczoraj, i dzisiaj, i jutro. Że nie musimy żyć w lęku przed tym, jak nas Pan Bóg osądzi kiedyś w przyszłości. Bo Pan Bóg widzi nas i jest obecny w naszym życiu każdego dnia. Nie możemy żyć tak jak ten mój parafianin z poprzedniej parafii, nie ciesząc się życiem,
nie ciesząc się wakacjami, nie ciesząc się przyjaźniami, nie mając żadnych związków z drugą osobą, żyjąc w lęku przed Bogiem, którym będzie kiedyś nas sądził. Takie życie nie jest życiem prawdziwie chrześcijańskim. Życie w lęku przed czasem ostatecznym nie jest życiem kogoś, kto wierzy w to, że Boże Królestwo jest obecne tutaj, teraz, nie kiedyś, tylko już teraz jest obecne wśród nas. Jeżeli wierzysz w to, że Boża ofiara na krzyżu staje się obecna w każdej mszy świętej, to wierz też w to, że ta obecność jest obok ciebie każdego dnia. Że Bóg chce, abyś żył, abyś żyła pełnią życia każdego dnia. Abyś żyła tak, jakby dzisiaj był twój ostatni dzień. Bo ten dzień nie jest, ten czas nie jest linijkowy, tylko jest globusowy. Królestwo Boże jest wśród was. Czas się wypełnił, mówi Jezus. Cieszmy się każdą godziną, każdą minutą, każdą sekundą, bo w każdej z tych godzin, w każdej z tych minut, w każdej z tych sekund Bóg i Boża miłość może być przez nas doświadczana. Amen.